Pewnego razu w dalekiej krainie mieszkała piękna dziewczyna o imieniu Kopciuszek. Po odejściu dobrej matki Kopciuszka jej ojciec poślubił złą macochę. Zła macocha miała dwie aroganckie, zazdrosne i kłótliwe córki, dokładnie takie jak ona. Kłócące się godzinami, nawet o taki drobiazg jak szczotka do włosów. Przestań! Powiedziałam stop! Przestań! Oddaj to! Moje, moje! Nie, nie! Pewnego dnia ojciec Kopciuszka musiał odbyć długą podróż. Zła macocha wykorzystała tę okazję i kazała wykonywać ciężkie prace w domu biednemu Kopciuszkowi. Sprzątanie całego domu, noszenie drewna do kominka i przygotowywanie posiłków zajmowało cały czas Kopciuszka. Mimo ciężkiej pracy Kopciuszka, zła macocha i jej córki były okrutne i dumne. Kopciuszek jest brudny. Nie pozwól jej jeść z nami w tym samym pokoju. Nie pozwól jej spać w naszym pokoju. Mamy koszmary. Kopciuszku, słyszałeś, co mówią moje piękne córki. Idź i znajdź sobie miejsce do spania na poddaszu. Biedny Kopciuszek usiadła w zakurzonym starym pokoju na poddaszu. Z małego okna spoglądała w dół na ogród. I od czasu do czasu rozmawiała ze śnieżnobiałym gołębiem. Cześć, słodki gołąbku. Po pewnym czasie, podczas sprzątania pokoju na poddaszu, Kopciuszek spotkał dwie małe myszy. Kim jesteście, mali przyjaciele? Cześć, jestem Cheddar. A ja jestem Mozzarella. A ja jestem Kopciuszek. Wy, myszki, lubicie jeść sery, prawda? Przygotuję dla was pyszny posiłek. Tak! Ładujemy! Nie byliśmy w stanie wejść do kuchni przez cały dzień. Tam na dole jest wredny, włochaty, przerażający potwór. Ten paskudny kot Papu. Jutro z samego rana przygotuję dla was pyszne śniadanie. Następnego ranka Kopciuszek po cichu udał się do kuchni. Wredny kot Papu czekał w kuchni, przed maleńką dziurą w ścianie, by upolować Cheddara i Mozzarellę. Kopciuszek po cichu wziął kilka kawałków sera i udał się na strych. Ale wtedy córki złej macochy ją nakryły. Co trzymasz w dłoni? I gdzie ty z tym idziesz? To tylko ser na śniadanie. Mamo, Kopciuszek kradnie nasze jedzenie. Kradnie? Nigdy niczego bym nie ukradła. Złodziejka i kłamczucha, jaka zła dziewczyna. Małe myszy zeszły na dół i zaczęły biegać po kuchni, aby przestraszyć złe siostry. A! O nie! Mysz! A! O nie! Mysz! W domu jest mysz! Mamo! Boję się! Nie jedna mysz, tylko dwie! A! Zła macocha miała właśnie złapać myszy, kiedy nagle rozległo się pukanie do drzwi. Przybył królewski posłaniec. Witam. Jego majestat książę urządza wielki bal na zamku jutro wieczorem. Wszystkie młode damy z całego kraju są na niego zaproszone. Gdy tylko usłyszały o wielkim balu, Izabel i Kassandra pobiegły z ogromnym podekscytowaniem do swoich pokoi i zaczęły wybierać sukienki na ten ważny wieczór. Również zła macocha chciała, aby jej córki wyglądały pięknie. Więc złe przyrodnie siostry zmusiły Kopciuszka do przygotowania dla nich pięknych balowych sukni. Nadszedł następny dzień. Kopciuszek był bardzo zmęczony. Jej mali przyjaciele próbowali ją obudzić. Kopciuszku, obudź się! Musisz iść na bal! Ale ja nawet nie mam sukni. Jedyna suknia, którą mam, jest brudna. Zamknij oczy, Kopciuszku. Mamy dla ciebie niespodziankę. Jej mali przyjaciele zabrali Kopciuszka na środek pokoju. Biały gołąb dziobem odsłonił zasłonę. Ta-da! Nie mogę w to uwierzyć. Suknia wygląda niesamowicie. Kopciuszek założyła nową suknię, ułożyła włosy i w końcu zeszła na dół. Ale jej złe przyrodnie siostry zobaczyły Kopciuszka i szalały z zazdrości. Zła macocha nie chciała, żeby Kopciuszek poszedł na bal, gdy zobaczyła, że jest ładniejsza niż jej własne córki.
Wrzuciła miskę fasoli do kominka w salonie i kazała Kopciuszkowi ją pozbierać. Jeśli możesz zebrać fasolę z popiołów i włożyć ją z powrotem do miski w ciągu 5 minut, możesz iść z nami na bal. Kopciuszek tak bardzo chciał iść na bal, że zaczęła zbierać fasolę. Jej mali przyjaciele widzieli jej sytuację i przyszli z pomocą. W ciągu 5 minut zebrali wszystkie ziarna i włożyli je z powrotem do miski. Kopciuszek pobiegł do złej macochy, która już wychodziła i pokazała jej pełną miskę. Zła macocha wciąż nie chciała, aby Kopciuszek poszedł na bal, więc tym razem wykorzystała brudną sukienkę Kopciuszka jako wymówkę. Zostawiła więc Kopciuszka w domu i poszła na bal z córkami. Biedny Kopciuszek był bardzo smutny. Usiadła w ogrodzie i płakała. Płakała tuż pod drzewem orzechowym, które jej matka posadziła dawno temu. I właśnie wtedy drzewo orzechowe zaczęło się trząść i świecić, a przed Kopciuszkiem pojawiła się piękna wróżka. Nazywam się Liabel i jestem tutaj, aby ci pomóc. Nie smuć się, pójdziesz też na ten bal. Ale jak mam tam dotrzeć? Zostaw to mnie! Potrzebuję tylko dyni. Inne rzeczy, których potrzebuję, są już tutaj. Kopciuszek wrócił, trzymając w rękach dynię. Wróżka Liabel zaczęła machać magiczną różdżką i zamieniła dynię w piękną karocę. Myszy w bardzo ładne konie. I gołębia w dobrze ubranego woźnicę. Kopciuszek nie mógł uwierzyć własnym oczom. Ale jak? Jak to zrobiłaś, Liabel? Wróżka ponownie machnęła swoją magiczną różdżką i ubrała Kopciuszka w piękną niebieską suknię. Na jej stopach pojawiły się błyszczące szklane pantofelki. Teraz wyglądam jak księżniczka. Dziękuję, Liabel. Teraz czas iść na bal. Pospiesz się. Wróżka ostrzegła Kopciuszka, zanim ta udała się na bal. Ale nie zapomnij, musisz wrócić o północy. W przeciwnym razie magia zniknie i wszystko będzie takie, jakie było wcześniej. Kopciuszek uważnie wysłuchał wróżki i wreszcie udał się do zamku. Karoca z dyni zatrzymała się przed wielkim zamkiem. Kopciuszek ze swoim oszałamiającym pięknem weszła do zamku. Goście na balu zobaczyli Kopciuszka i zastanawiali się, kim była ta piękna młoda dama. Ani zła macocha, ani jej córki nie zdawały sobie sprawy, że ta piękna dziewczyna to Kopciuszek. Książę Leo ruszył w stronę Kopciuszka i zakochał się od pierwszego wejrzenia. Piękna młoda damo, czy mogę prosić o taniec? Kopciuszek był zahipnotyzowany magicznym tańcem z księciem Leo. Tak bardzo, że zapomniała o czasie. Kiedy zegar miał właśnie wybić północ, przypomniała sobie ostrzeżenie wróżki. Musisz wrócić o północy, albo... Kopciuszek opuściła księcia i szybko wybiegła z zamku. Dokąd idziesz? Nie znam nawet twojego imienia. Kopciuszek pobiegła po schodach zamku i nagle zgubiła jeden ze szklanych pantofelków. Niestety nie zdążyła wrócić i go zabrać, więc jak najszybciej pobiegła do karocy i odjechała. Znajdźcie piękną właścicielkę zagubionego pantofla. W razie potrzeby każda dziewczyna w kraju go przymierzy. Zaraz po północy wszystko stało się takie, jakie było wcześniej. Kopciuszek wróciła do swojego pokoju na poddaszu. Pomyślała o magicznej nocy z księciem Leo i zdała sobie sprawę, że się zakochała. Ale wydawało się niemożliwe, żeby książę rozpoznał ją w jej starych, brudnych ubraniach. Czas minął, a książę zbudował ogromną rezydencję obok zamku, w której umieścił cenny szklany pantofelek. Wszystkie młode dziewczyny mieszkające w tym kraju odwiedziły to miejsce, aby przymierzyć pantofelek. Nawet zła macocha i jej córki odwiedziły słynną rezydencję, ale nie zabrały ze sobą Kopciuszka. Zostań w domu! To niemożliwe, że but należy do ciebie! Racja! But będzie pasował Kasandrze albo mnie! Ale ja również jestem młodą dziewczyną mieszkającą w tym kraju. Mam również prawo go przymierzyć.
Zła macocha nawet nie słuchała Kopciuszka. Zamknęła ją w domu i wyszła z córkami. Oczywiście szklany pantofel nie pasował ani do stóp Kasandry, ani do Izabel. Jeśli spróbuję jeszcze trochę, myślę, że będzie pasować. W nocy, kiedy światła rezydencji zgasły, Kopciuszek wydostała się z domu dzięki mozzarelli i cheddarowi. Przybyła do królewskiej rezydencji i podeszła do błyszczącego szklanego pantofelka. Gdy miała właśnie przymierzyć but, książę Leo wszedł do rezydencji. Przestań, nie ruszaj się. Zniszczysz but. Nie, nie, nie. To mój but. Pasuje mi idealnie. Ona mówi prawdę. Ona jest Kopciuszkiem. Kopciuszek odważnie założyła pantofelek przed księciem Leo. Książę zdał sobie sprawę, że but... Ty! ...pasuje idealnie... ...tej nocy... ...Kopciuszkowi. Ty! Ty jesteś piękną dziewczyną, z którą tańczyłem tej nocy. Czy mogę poznać twoje imię? Nazywam się Kopciuszek, wasza wysokość. Wyjdziesz za mnie, Kopciuszku? Kopciuszek ze szczęściem powiedziała tak, ponieważ była zakochana w księciu. Pobrali się w wielkim zamku i żyli długo i szczęśliwie. Pewnego razu w odległej krainie żyła piękna księżniczka o imieniu Kopciuszek. Kopciuszek miała męża, był nim przystojny książę Leo. Mieszkali szczęśliwie w wielkim zamku i cieszyli się życiem, ale w domu Kopciuszka jej zła macocha i jej dwie córki były zdenerwowane i zazdrosne. Gdybym mieszkała w tym zamku, chodziłabym na najlepsze bale i przyjęcia. Jadłabym najsmaczniejsze posiłki na zamku każdego wieczoru. Nawet ich kot Papu marzył o bogatym życiu na zamku. Zła macocha była tak zła, że wyrzuciła rzeczy Kopciuszka przez okno na poddaszu. Jedno po drugim. Nie potrzebujemy już żadnej z tych rzeczy. To wszystko jest bezużyteczne. Nagle zła macocha zauważyła pudło, które zostało w rogu pokoju. Z wielką ciekawością otworzyła je i znalazła w środku stary kieszonkowy zegarek. Wzięła zegarek i poszła do salonu. Siostry również były bardzo ciekawe, kiedy zobaczyły stary zegarek i nacisnęły przycisk z boku, aby go otworzyć i żeby zobaczyć, co kryje się w środku. Wydawało się, że to zwykły zegarek ze zwykłym lusterkiem, tylko że wskazówki zegara zaczęły się obracać do tyłu. Nagle jasne światło rozjaśniło zegarek i rozświetliło cały pokój. Wszyscy byli zaskoczeni i nagle przed nimi pojawiła się zła wróżka. Wreszcie wróciłam do prawdziwego świata! Ty! Ty! Kim jesteś? Jestem wróżką przeszłości. Mam na imię Kirabel. Kirabel została wyrzucona ze świata wróżek, ponieważ była okrutną wróżką o złym sercu. Powiedziała do złej macochy i jej córek. Ktokolwiek z was mnie uratował, może wypowiedzieć życzenie. Cokolwiek chcesz. Ja cię uratowałam. Nie, to byłam ja. Zła wróżka, Kirabel, wybrała złą macochę i bez wahania ta wypowiedziała swoje życzenie. Chcę, żebyś cofnęła czas do nocy balu. Książę Leo ożeni się z jedną z moich pięknych córek. Adziu! Zła wróżka machnęła swoją magiczną różdżką na kieszonkowy zegarek i sprawiła, że każdy zegarek w całym kraju kręcił się do tyłu. Kiedy to się stało, Kopciuszek nagle zaczął cofać się w czasie, do nocy, w której wyszła za mąż za księcia. Potem czas znowu się cofnął. Była w ogromnej rezydencji zbudowanej dla szklanego pantofla. Próbowała ponownie dostać się do rezydencji. Potem cofnęła się w czasie, kiedy zła macocha i jej córki zamknęły ją w domu i poszły do rezydencji, by przymierzyć szklany pantofelek.
Książę Leo znalazł but Kopciuszka na schodach zamku. I znowu zegar wybił 12. Cudowny taniec odbył się jeszcze raz. Następnie Kopciuszek udał się do zamku w swoim powozie z dyni. Czas się nadal cofał, aż Kopciuszek znalazł się pod drzewem orzechowym z czedarem i mozzarellą. I wróżka Liabel znowu wróciła. Piękny Kopciuszku, przyszłam ci pomóc. Liabel, co się dzieje? Książę Leo już mnie nie zna. To musi być dzieło mojej złej siostry, Kirabel. Liabel powiedziała o jakimś tajemniczym pudełku w świecie wróżek. Otwarcie tego pudełka było surowo zabronione, ale wróżka Kirabel i tak je otworzyła. Powiedziała, że Kirabel została ukarana i uwięziona w starym kieszonkowym zegarku. Po długim czasie zła macocha i jej córki wyciągnęły ją z więzienia. Pokazała Kopciuszkowi, że Kirabel była razem z nimi. Zła macocha wypowiedziała okropne życzenie do Kirabel. Aby to naprawić, musimy zamknąć ją z powrotem w tym kieszonkowym zegarku. Zgadzam się, ale jak? Liabel, Kopciuszek i ich mali przyjaciele opracowali plan. Kolejne kilka dni się cofnęło. Królewski posłaniec ponownie ogłosił bal. Ale tym razem Kassandra i Izabel nie powiedziały Kopciuszkowi o balu i potajemnie przymierzały swoje suknie balowe. Następnego dnia, aby powstrzymać Kopciuszka przed pójściem na bal, zła macocha zamknęła ją na strychu i odeszła z córkami, nie mówiąc nic. Przed wejściem do sali balowej, Kirabel pojawiła się obok nich. Machnęła magiczną różdżką i rzuciła zaklęcie miłosne na Kassandrę. Gdy tylko Kassandra weszła do sali balowej, przyciągnęła uwagę księcia Leo dzięki miłosnej klątwie. Książę podszedł do niej i zapytał, czy z nim zatańczy. Tak. Tymczasem Kopciuszek i jej mali przyjaciele wciąż byli zamknięci na strychu, czekając na dobrą wróżkę. Biały gołąb przybył do małego okna Kopciuszka, niosąc stary kieszonkowy zegarek, w którym wcześniej uwięziona była Kirabel. Chwilę później pojawiła się przed nimi dobra wróżka Liabel. Musimy teraz iść do drzewa orzechowego! Dobra wróżka machnęła swoją magiczną różdżką raz i nagle Kopciuszek i jej przyjaciele znów znaleźli się pod drzewem orzechowym. Ale zza drzewa zaskoczyła ich zła wróżka Kirabel. Twój plan się nie powiedzie! Kopciuszkowi nigdy się nie uda! A teraz nadszedł czas, aby cię uwięzić w zegarku, Liabel! Zła wróżka rzuciła swoje zaklęcia na Liabel z całą swoją złą mocą. A Liabel odpowiedziała swoją magiczną różdżką. Małe myszy i gołąbek ukryli się za Kopciuszkiem z powodu potężnej bitwy. Różdżka Liabel stawała się coraz silniejsza. I w końcu zła wróżka została pokonana i rzucona na ziemię. Kopciuszku, zegarek! Otwórz zegarek! Nie, proszę! Nie mogę zostać znów uwięziona w tym zegarku! Kopciuszek szybko otworzył zegarek w dłoni. Zła wróżka Kirabel zniknęła powoli i wróciła do lusterka w zegarku. Wszystkie zegarki w kraju znów zaczęły chodzić normalnie. Ale oczywiście to nie koniec historii. Bal! Spóźniłam się na bal, Liabel! Dobra wróżka z magicznym dotykiem dała Kopciuszkowi cudowną suknię i jej słynne szklane buty. Kilka chwil później, przy odrobinie magii, zamieniła gołębia w ogromnego ptaka. Więc Kopciuszek usiadł na grzbiecie gołębia i nie tracąc ani chwili, szybko odlecieli do zamku. Ale kiedy przyjechała, zobaczyła księcia Leo tańczącego z Kassandrą. Mozzarella i Cheddar pobiegli do księcia i próbowali go obudzić. Hej! Tam jest najpiękniejsza dziewczyna na balu! Najpiękniejsza dziewczyna? Nieważne! Tańczmy! Psst! Słuchaj! Ona na ciebie czeka! Idź! Gdy tylko książę Leo zobaczył Kopciuszka, znów się w niej zakochał.
a magia prawdziwej miłości zniszczyła czar złej wróżki. Kopciuszek i książę Leo zaczęli tańczyć. Myślę, że cię znam. Twoja piękna twarz wygląda naprawdę znajomo. Kopciuszek szczęśliwie tańczył z księciem. Również mozzarella i cheddar tańczyli. W końcu wszystko było tak, jak powinno. Kopciuszek i książę Leo pobrali się ponownie w ciągu kilku dni. A ich cudowne serca i uczucia wróciły na właściwe tory. Podczas gdy zła macocha i jej aroganckie córki szalały z zazdrości. Znów nam się nie udało! Znowu! Pewnego razu w odległej krainie była piękna dziewczyna o imieniu Kopciuszek. Dobrotliwa księżniczka Kopciuszek mieszkała razem z księciem Leo w cudownym zamku. W ich krainie mieszkała starsza pani, która od dawna pracowała w piekarni. Piekła najsmaczniejsze pieczywo. Ale mało kto wiedział, że ta stara dama, Ksenia, była tak naprawdę niebezpiecznym magiem. Ksenia zawsze szła do swojego małego magicznego pokoju w piwnicy, ukrytego przed wszystkimi, aby przygotować różne mikstury dla tych, którzy poprosili ją o magię. Z biegiem dni zła macocha i jej córki Kassandra i Izabel wciąż obmyślały złe plany przejęcia wspaniałego pałacu. Jestem pewna, że w grę wchodziła magia. Kassandra wspomniała o magu o imieniu Ksenia, która potajemnie przygotowywała mikstury w swoim małym pokoju w piwnicy. Tego samego dnia Kopciuszek i książę Leo planowali zorganizować bal na zamku. Zamierzam ubrać szklane pantofelki na bal. Podczas przygotowań do balu zła macocha i jej córki były już w drodze do złego maga. Szły leśną drogą, aż w końcu zobaczyły znak napisany dziwnymi literami. Gdy zbliżały się do znaku, zauważyły wejście do tunelu i weszły do środka. W tym tajemniczym tunelu, który był bardzo ciemny, świeczki magiczne zapalały się, kiedy je mijały. I nieco dalej na ścieżce przed nimi pojawiła się sowa. Do wielkich cierniowych chorzeń, kim jesteście? Co robicie na tej drodze? Znacie hasło? Ksenio, Ksenio, raz, dwa, trzy! Ta mikstura iskrzy! To niedorzeczne. Ale zgadza się, zaprowadzą was. Chodźcie za mną. Trzeba tam. Niech ktoś otworzy sobie drzwi. Dziękuję. Jak zegarek? Bardzo dobrze. Kseniu, ktoś do ciebie. Oku było mnóstwo butelek z eliksirami, kotłów, kadzi, różne zioła, rośliny, a w powietrzu latały małe nietoperze. Mamo, to miejsce jest takie straszne! W kolorowym dymie zła macocha i jej córki z niecierpliwością czekały na maga. Wreszcie Ksenia pojawiła się w wielkim czarnym kapeluszu i uniosła kapelusz, by pokazać im swoją twarz. Powiedzcie mi, jakiego czaru pragniecie ode mnie? W tym momencie zła macocha zdała sobie sprawę, że Ksenia była tak naprawdę jej siostrą, której nie widziała od lat. Ale ty jesteś moją siostrą! Nie mogę uwierzyć własnym oczom! Siostro, to ty! Myślałyśmy, że zaginęłaś! Jesteś teraz magiem? Tak, teraz mogę mieć wszystko. Powiedz mi, dlaczego potrzebujesz czaru? Dziewczyny powiedziały cioci Ksenii, że chcą przejąć życie Kopciuszka. Ksenia postanowiła użyć bardzo potężnego zaklęcia, ponieważ jej siostra i siostrzenice były w to zamieszane.
Najpierw poprosiła o włosy każdej dziewczyny i włożyła je do żółtej miski. Dopełniła to magiczną wodą. Potem wzięła odciski stóp Kasandry i Izabel przy pomocy pojemnika wypełnionego błotem. Wzięła magiczną wodę i wlała ją na odciski stóp. W tym momencie pantofelki Kopciuszka pojawiły się bezpośrednio przed dziewczynami. Czkawka konia i szybkość kota, a Kopciuszka spotka psota. Upadnie na ziemię, gdy macocha władzę przejmie. Kierunek pantoflom wskaże, pójdą tam, gdzie nawet ja nie łażę. My dear, I'll give me a ball and watch how Cinderella will fall. Can play with her like a doll and watch how the magic will flow. Nareszcie to była balowa noc. Kopciuszek włożyła swoją ulubioną sukienkę ze swoimi cennymi szklanymi pantofelkami i udała się do sali balowej. Zła macocha i jej córki obserwowały Kopciuszka z rogu sali. Dobra, magiczne pantofelki! Niech Kopciuszek się potknie! Kiedy Kopciuszek nagle upadł na ziemię, nie mogła zrozumieć, co się dzieje. Wstała szybko, ale jej stopy nie przestały się ruszać i kopała gości z balu, kiedy biegła przez salę. O nie! Co się ze mną dzieje? Kopciuszek biegła tam i z powrotem, w prawo i w lewo. Ani książę, ani goście balu nie mogli jej zatrzymać. W końcu wyszła z sali balowej i pobiegła po schodach zamku, ale wciąż nie mogła kontrolować swoich stóp. W międzyczasie zła macocha i jej córki obserwowały Kopciuszka i chichotały. Księżniczka Kopciuszek wychodzi z zamku, patrzcie! Księżniczka opuszcza zamek! Księżniczka, czemu? Dlaczego? Kopciuszek opuszcza zamek! Księżniczka wychodzi! Ojej! Księżniczka opuszcza zamek! Kopciuszek szybko uciekł z zamku. Zgub się w odległych krainach, Kopciuszku. Kiedy to wszystko się stało, przyjaciele Kopciuszka, Mozzarella i Cheddar poprosili wróżkę Liabel o pomoc pod drzewem orzechowym. Liabel, chodź tu! Gdziekolwiek jesteś, potrzebujemy twojej pomocy! Liabel nagle pojawiła się przed Mozzarellą i Cheddarem i poleciała prosto tam, gdzie był Kopciuszek. Magiczne szklane pantofelki zmieniły kolor i stały się czerwone. Liabel machnęła swoją magiczną różdżką na buty Kopciuszka, ale to nie pomogło. Szybkie pantofelki, zatrzymajcie się, gdy ścieżka stanie się błotnista i wyboista. Magiczne zaklęcie wróżki stworzyły bagno na drodze. Szklane buty utknęły w magicznym bagnie i zatrzymały się. Ale niestety Kopciuszek też zaczął tonąć w bagnie. Pomocy! Liabel! Tonę! Liabel machnęła różdżką 3 razy i Kopciuszkowi wyrosły skrzydła. Kopciuszek użył nowych skrzydeł, aby uciec z bagna. Dziękuję, Liabel. Uratowałeś mi życie, ale nigdy więcej nie zobaczę moich szklanych pantofelków. Szklane pantofelki zostały zaklęte, Kopciuszku. Pospiesz się! Wróćmy do zamku! Wróżka Liabel dała Kopciuszkowi nowe buty i razem wróciły do zamku. Kopciuszek był bardzo szczęśliwy, że znów spotkał księcia Leo i jej małych przyjaciół.
Zła macocha i jej córki zdały sobie sprawę, że ich zły plan się nie powiódł i natychmiast opuściły bal. Grrr! Ci dobrzy zawsze wygrywają! Nienawidzę tego! Kopciuszek i jej kochani przyjaciele zawsze byli szczęśliwi. Sowa obserwowała wszystko i powiedziała Ksenii. O, Kseniu, wiesz, że ta rzecz z butami nie działała? Nie! To nie może być prawda! Jak mogą pokonać takiego maga jak ja? Nikt nie może tego zrobić! Uspokój się, kobieto! Pewnego razu, w dalekiej krainie, mieszkał mag o imieniu Ksenia. Ksenia wierzyła, że jest najpotężniejszym magiem, jaki kiedykolwiek istniał. Ale kiedy wróżka Liabel złamała jedno z jej zaklęć, Ksenia zdała sobie sprawę, że jej magia osłabła. Więc użyła swojej magii, by wezwać magów i wiedźmy, aby połączyć siły. Wzywam was, magowie i czarownice, z wszelkich zakątków świata! Myślisz, że to jest włączone? Dajcie mi znak! Dobra, działa. Pierwszą odpowiedzią na wezwania Ksenii była zła wiedźma Hella. Następnie Vega z podwodnego świata rozpoczęła rozmowę. I w końcu zaczęły omawiać swoje zdradzieckie plany. Hella powiedziała, że chce zniszczyć piękno królewny Śnieżki. A Vega planowała przejąć kontrolę nad podwodnym królestwem, krzywdząc rękę Ariel. Musimy wygrać wojnę z księżniczkami, ale zaczniemy od Kopciuszka. A potem królewna Śnieżka i Syrenkę Ariel. Gdy trójka czarownic wybuchła złym śmiechem, szczęśliwy Kopciuszek obudził się o poranku ze swoimi małymi przyjaciółmi myszkami. Rainbow is all above. Your prince will give you love. So never give up believing. Two hearts are never leaving. Dream, Cinderella, dream. Your heart shines in the stream. Dream. Ale pięknie wyglądasz, moja księżniczko. Ale zanim zdążyła odpowiedzieć, ziemia zaczęła się trząść pod ich stopami. Drzewa wokół nich wyginęły się na lewo i prawo, jakby miały się przewrócić. Przyjaciel Kopciuszka, biały gołąb, podleciał do nich nerwowo. Co się tutaj dzieje? Proszę, wezwij pomoc, biały gołąbku! Kiedy biały gołąb zauważył sytuację Kopciuszka, poleciał nad ocean z listem do podwodnego królestwa. Nie, nie! Zamek! Mój książę, patrz! Zamek się zapada! Zamek zaczął znikać. Prawie całkiem zniknął z powierzchni ziemi. To wszystko działo się, ponieważ trzech złych magów, Ksenia, Hella i Vega, rzucało zaklęcia na zamek za pomocą kryształowych kul. Myślały, że nie można ich zatrzymać. A kiedy zamek całkowicie się rozpadnie, znikniesz i ty! Kiedy Kopciuszek i książę Leo uciekli z zamku, zaczął padać deszcz. Więc chronili się pod drzewem orzechowym. To
to drzewo orzechowe. Oznacza to, że możemy zawołać Liabel. Kopciuszek położył rękę na drzewie orzechowym, zamknął oczy i wezwał dobrą wróżkę Liabel. Liabel, Liabel, pomóż nam zwalczyć klątwę. Kiedy usłyszała głos Kopciuszka, Liabel pojawiła się pod drzewem i za pomocą różdżki dowiedziała się, co się dzieje. Na drzewie są wiedźmy. O nie, Kopciuszku, to dzieło trzech potężnych czarownic. Są bardzo silne. Musimy się pospieszyć i przerwać tą klątwę. Przy odrobinie magii... Wróżka Liabel zabrała wszystkich do zamku. Kiedy przybyli, nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Stary zamek zniknął, zamiast niego pojawił się nowy, ponuro wyglądający zamek. Mozzarella i Cheddar również byli w szoku. Nagle mak Ksenia pojawiła się przed zamkiem, z Hellą i Wegą obok niej. Przybyłaś w złe miejsce! Teraz nie masz domu! I teraz ty też znikniesz. Każda ze złych czarownic zaczęła strzelać magicznymi pociskami w Kopciuszka. Liabel spanikowała i próbowała osłonić Kopciuszka przed magicznymi pociskami za pomocą swojej różdżki. Przeciwnik miał przewagę liczebną, a ataki wyczerpały jej moc. Była prawie pokonana. Nie mogła dłużej utrzymać swojej magicznej różdżki i upuściła ją. Kopciuszek szybko wziął różdżkę i wycelowała do czarownic. Na szczęście światło z różdżki może zatrzymać magiczne promienie. O nie! O nie! Co my teraz zrobimy? Ale złe czarownice się nie poddają. Tym razem Wega wykorzystała swoją moc, by pokonać Kopciuszka, używając wody z głębin ziemi. Sprawiła, że ziemia pękła, a woda wypłynęła. O nie! Jak ona to zrobiła? Nigdy nie będziesz w stanie mnie pokonać! Gdy woda płynęła wszędzie, stało się coś niespodziewanego. Nagle pojawił się król Posejdon, ojciec małej syrenki Ariel. Przeczytałem twój list. Wegę zostaw mnie. Posejdon użył swojego trójzębu i skierował strumień wody w stronę wiedźmy. Wyrzuć wiedźmę w las. Nie możesz tego zrobić. Wega próbowała zatrzymać wodę, ale nie potrafiła. Posejdon ponownie skierował trójząb na wiedźmy i zamienił wodę w lód. Tak, aby czarownice zostały uwięzione w gigantycznym bloku lodowym. Liabel widziała swoją szansę na pomoc. Sięgnęła po różdżkę i wykorzystała jej moc, by owinąć łańcuchem lodowy blok i zabezpieczyć go ogromną kłódką. Potem podniosła je i wyrzuciła na górę, na którą nikt nie odważyłby się wspiąć. W końcu czarownice zostały pokonane. Dzięki Posejdonie! Posejdon wrócił do podwodnego królestwa. Dobra wróżka Liabel sprawiła, że nowy, strasznie wyglądający zamek zniknął i powrócił piękny zamek Kopciuszka z powrotem, tam gdzie był. Książę Leo i Kopciuszek bardzo się ucieszyli z odzyskania swojego zamku. Dziękuję, Liabel. Bez względu na to, jak złe są wiedźmy, nigdy nie będą w stanie pokonać twojej dobroci. Będę cię zawsze chroniła, drogi Kopciuszku. Czarownice otrzymały karę za to, co zrobiły. Zostały uwięzione w lodowej celi na górze, dopóki słońce nie roztopiło lodu i wróciły do życia. Ta wojna się jeszcze nie skończyła, Liabel i Kopciuszku. Gdy tylko przyłączy się do nas czarownica Roszpunki, Kamilla, zostaniecie pokonane.